Witam. Premier miał właśnie najnowszy DLC do gry Arma 3 pod nazwą CSLA Iron Curtain, dodający czechosłowacką Armię Ludową oraz Armię Stanów Zjednoczonych okresu lat 80. Nie ukrywam, że wiązałem z nim duże nadzieje i kupiłem go w dniu premiery, ale zanim mój bambusowy internet zdążył go ściągnąć, na Steamie widniała już przytłaczająca liczba negatywnych komentarzy. Czy słusznie? W końcu CSLA Studio znane było z wysokiej jakości modów do poprzednich odsłon serii, które jakością przewyższały samą wanilię. Miałem zatem nadzieję zobaczyć w końcu nowy model Mi 17 i T-72 w jakości takiej, jaką oferował nam Global Mobilization czy SOC, bo ileż można oglądać we wszystkich modach ten sam model z Army 2 poddany recyklingowi. No i miałem nadzieję na zupełnie nową mapę w środkowoeuropejskich klimatach, nie będącą także recyklingiem tego, co znamy z Czarnorusi. Czy zatem ten DLC spełnił moje oczekiwania? Zobaczcie sami. Jeśli chodzi o zawartość dla jednego gracza, to DLC oferuje kilka singlowych scenariuszy, co jest plusem w porównaniu chociażby z Sogiem, który takowej zawartości nie oferuje. Ale na przykład Global Mobilization miało kampanię i jest to trochę rozczarowujące, że CSLA nie dodało żadnej kampanii, bo znani byli oni z tego, że do poprzednich odsłon serii kampanie były i to świetnie oskryptowane. A teraz przejdźmy do wirtualnego arsenału. Ok, zacznijmy od karabinów. No i jak widać, zawartości nie jest zbyt wiele, ale za to jakość również nie powala, hehe. FN Fal. Nie jest to najpiękniejsza animacja, jaką widziałem, ale jeśli chodzi o tego moda, to i tak jest chyba jedna z najlepszych. Mamy tu tam kilka celowników. I to chyba wszystko, co możemy dołożyć. Tutaj mamy także termowizyjny celownik. No to jest to samo. CZ-ka. No i tak wygląda CZ-ka w płatnym DLC-ku. Jest to rozczarowujące, jeśli mam być szczery. Porównajmy chociażby z CZ-ką z darmowego cupa. Poczekajcie, tylko ją znajdę. Jest. To jest ten sam model z przeniesione z Army 2. No jest to chyba trochę rozczarowujące. Jedźmy dalej. Dobrze, skończyliśmy na CZ-ce. Teraz M16, czy raczej AR-y i ich odmiany. Jak widać, waniliowa animacja przeładowania. Tekstury mam ustawione na ultra, jak coś. Porównajmy to chociażby z... No najpierw niech będzie z cupem. Gdzie jesteś? M4? A, obojętnie. M16 niech będzie. No, a tutaj jest darmowy cup. Dobra. Jedźmy dalej. Albo jeszcze porównajmy to z AR-ką z globalnej mobilizacji.
No, jak widać, w globalnej mobilizacji każda broń ma swoją niestandardową animację przeładowania. No i tutaj mamy także kilka celowników. Celownik ten chyba dostępny był także. To jest termowizja. Celownik ten dostępny był także chyba w SOG-u. Ale nie mam akurat załadowanego SOG-a. O, ten celownik jest akurat dosyć ładnie zrobiony. Ładnie wymodelowany. No ale kłują trochę w oczy te waniliowe animacje. Chociaż jeszcze ta AR-owska nie jest najgorsza. No, M21. Nie wiem, czy model zaczerpnięty z poprzednich odsłon, czy nie. Ale prawdopodobnie tak. No, dosyć ładna luneta. Chyba takiej lunety nie mieliśmy w żadnym modzie. Animacja też waniliowa. Chociaż akurat tutaj nie ma się co przyczepić, bo waniliowa animacja M14 jest, czy tam M21 jest ładna. M249. Akurat ta broń jest dosyć ładnie wykonana i jest to chyba, nie jest żadnym recyklingiem, tylko chyba nowym modelem. No, dźwięk jest także waniliowy. Ale model jest wykonany dosyć ładnie. Animacja też waniliowa chyba. Jedźmy dalej. M60. O, ciekawe. M60 mamy taki wybór, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć. No, model dosyć poprawny. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest nowy model, czy nie, ale chyba nowy, tak mi się coś wydaje. Dobrze, jedźmy dalej. MP5. No i tam, gdzie bronie mają swoje odpowiedniki we wanilii i mają animację, wygląda to jeszcze znośnie. Kolejna MP5. Ale niestety, no tutaj SWD. Mamy celownik noktowizyjny, którego nie widziałem chyba w żadnym modzie. Chociaż no jakoś tekstur nie powala, jeśli mam być szczery. Dobrze. Jedźmy dalej. Samopał. Wzór 58. Mamy tutaj chyba jaskółczy ogon. No, nie powala ta animacja też. A jeśli oglądacie moje filmy, może z trzy osoby się znajdą, które oglądają moje filmy z Army, to raczej wiedzą, że animacja przeładowania to jest to, do czego najbardziej się przypierdalam, mówiąc brzydko. No i tutaj już mniej ładna. No, Skorpion jak Skorpion. Ale w DLC Global Mobilization nasz polski rak
który został dodany w którejś tam aktualizacji, miał swoją animację. No i tutaj na koniec takiego kwiatka wam pokażę. Jak widać, to jest ten sam UK-59, co możemy chociażby w cupie znaleźć. No, pochodzi on z Army dwójki, się wywodzi. No, ale na to nie mogę po prostu patrzeć. Serio, coś takiego w płatnym DLC. No, nie wiem, jakim cudem to przeszło przez dział kontroli jakości Bohemii. No i żeby nie być gołosłownym, albo zróbmy po prostu tak. Może nieco kolorem tekstur się one różnią, ale jest to dokładnie ten sam. O, tamten nie miał taśmy tutaj wystającej. Nawet ta sama animacja przeładowania. Dobrze. Taki Global Mobilization, znowu tutaj się do niego odwołuje, miał chociaż jako pierwszy chyba mod animację przeładowania PK-ki. No, Strieła. Tutaj chyba nie ma co nawet zbyt wiele pokazywać. Nie wiem, czy to jest nowy model, czy być może tak, być może jest jakiś odświeżony model też z Army dwójki. Co ciekawe, możemy ją przeładować. Nie wiem, czy jest to prawidłowe. Niech się znawcy szpeju wypowiedzą. Stinger. No, akurat model Stingera jest dosyć. Nie wiem, co ja zrobiłem. No, model Stingera jest dosyć ładny, nie powiem. Też możemy go przeładować. AT4. Przepraszam za mój katar. Dobra. Aha, dobra, dobra. No to jakiś PPK, jakiś LAW. To jest ciekawe. Ładujemy od przodowo. Karola Gustawa. Znowu porównajmy to chociażby z. No nie jest to import z Army dwójki, ale możliwe, że jest to po prostu też waniliowa wyrzutnia. Gdzie się schowałaś? No dobra, mniejsza z tym. Albo zróbmy tak. Nie. Dobra. RPG-7. No. Pojawił nam się granat. RPG-75. Tego akurat chyba nie było. Więc możliwe, że jest to ich autorski produkt. Na czym to skończyliśmy? Na RPG-75, dobra. No i kolejna wyrzutnia.
Jedźmy dalej. Pistolety. Mamy tutaj Colta 911. Widzieliśmy go już w wielu modach i DLC-kach. Beretta. Model całkiem poprawny. To nawet nie wiem, co to za pistolet, bo nie wygląda mi to na CZT. Bardziej na Vanada. No ale raczej Vanada to nie jest. No, ta animacja też nie porywa. To już bardziej przypomina CZT, ale chyba nadal nią nie jest. A może i jest? No i mamy Skorpiona w wersji, że tak powiem, bocznej. Który także ma niestety okropną animację przeładowania. Jeśli chodzi o mundury, to no myślę, że pokażę je po prostu na jednostkach, bo nie ma tutaj co. Przepraszam za to mało profesjonalne cięcie, ale staram się, aby jakość tej recenzji była równie wysoka, co jakość tego moda. Hehe. No i zobaczmy teraz, jak wyglądają nasi sołdacy i ich mundury. Mamy tutaj. A, postawmy sobie Riflemanów przykładowo. No jakoś nie jest zła. Nie jest też powalająca. Możemy. No, fajne buty mieli. Ciekawe. Nie jestem znawcą szpeju, także nie wiem, czy to jest poprawne, czy niepoprawne, ale raczej poprawne, znając CSLA Studio, jeśli chodzi o przywiązanie do szpeju. Plecaczek. Ta manierka trochę wygląda jak niemiecka z czasów II wojny, ale to tam nie znam się tak na tym aż, więc nie mówię. O, nasi bojcy tak się prezentują. Możemy też porównać ich z polskimi hopami z globalnej mobilizacji. No dobra, czekajcie, jakby to. No niech będzie tak. No. A guziki? Guziki jak się prezentują? Tu mamy płaskie, a jak w tym przypadku? No tutaj nie, tutaj. No dobra, to już powiedzmy, że jest szczepialstwo. Jeszcze buciki. No na naszych budzikach nawet knomerki są w 3D. Ale co ciekawe. Zobaczmy, w jakim języku się nasi południowi sąsiedzi porozumiewają. O, cóż za zaskoczenie.
Dziwi mnie to, że skoro duża część zasobów bazuje na tych z Army 2, to już mogli też i protokoły głosowe przenieść czeskie z Army 2. No a jak nie chcieli tego robić, to już chyba bardziej sensowne byłoby, gdyby mówili po rusku. W końcu byliśmy pod żelazną kurtyną, więc chyba znajomość rosyjskiego była większa aniżeli czeskiego. No ale to akurat jest rzecz, którą idzie szybko załatwić w patchu, więc mam nadzieję, że twórcy dodadzą czeskie protokoły głosowe. No i nasi amerykańscy bojcy. A nie to. USA. Zwykły skład. No, w edytorze jeszcze zobaczmy. Chyba będzie lepiej to widać. No cóż. Nie jest to coś, czego nie znaleźlibyśmy w workshopie. Amerykanie jak Amerykanie. Każdy widzi. No i mamy jeszcze FIA, czyli nawiązanie i do Flashpointa, i do samej Army. Trójki. No, w ich przypadku jest to po prostu miks tego, co mamy u Amerykanów i u Czechów. Trochę reskinów. Nie wiem, z broni to chyba tego FN Fala tylko mają. Z takich typowo dla ich frakcji. No i Skorpiona. No ale Skorpiona to i chyba też CSL-a, czechosłowacka armia też wykorzystuje. Dobrze. Zobaczmy teraz na pojazdy. No i przy okazji porównamy je też z powiedzmy ich odpowiednikami z modów i z GM-a. No. Co tu dużo komentować? Zwykły waniliowy ponton. Black Hawk. No bo zostawmy. Albo o, tak zróbmy. Żeby od razu obok można było postawić. Dla porównania inne. Nie będę tutaj każdego wariantu pokazywał, no bo to nie o to chodzi. Model jest ten sam. No, ten akurat nie ma chyba żadnego odpowiednika wśród. No wypierdzielaj.
To też jest chyba nowy model. No i pierdalaj. No dobra, wieżyczkę też wam pokażę, bo jest o tyle ciekawa, że... A zresztą zobaczycie. No i tak. Ucha. Ucha, ucha. Wulkan. No paszał won. Love. Dobra, M113. No tutaj akurat nie mamy porównania. Jak to się tego Hummersa? Dobra, chyba tak szybciej wyszukam. Dalej, 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 dalej. USA. Samochody. Czemu pustynne? Co my jesteśmy? Kurde. Marine. Niech będzie. Pojazdy, samochody. Bikes. No i M923. M923. No tutaj mamy akurat. No i wieżyczka to tam mniejsza z tym. No i jeszcze jeśli mamy jakieś odpowiedniki z GMA, to poczekajcie, muszę kichnąć. A jednak nie. Dobra. GM-owski. O, w tym przypadku to tylko M113 możemy porównać. No i postawmy tu chłopa jakiegoś. Obojętnie jakiego. Ale niech będzie z... Dalej. Jakiś driver, żeby już było tematycznie. Wsiądźmy jako pilot. No nie jest to, do czego przyzwyczaiłyby nas ostatnie delceki. Cupowski. No, przedział. Przedział. Desantu jest akurat taki sam w jednym i w drugim. To jest Supolski, to jest... Jest może nieco podbita jakość tekstur. Ale model jest ten sam.
tą różnicą, że ten ma chyba wnętrze. No, wnętrze jest całkiem znośne. A co, polski chyba nie ma wnętrza. O nie, myliłem się. No, czyli to jest to samo wnętrze. No, pontonów to nawet nie będę komentował. No i tutaj mamy także porównanie z M113, znaczy tu akurat z wulkanem. No, jakość tekstur jest zauważalnie wyższa. No, ale model bazuje na tym samym modelu. No więc powiedzmy, że a jak wnętrze w Cupolskim wygląda? No, w Cupolskim nie mamy wnętrza. Jeszcze zasiądźmy za stery Vulcana. Nie no, tutaj jest znacznie lepiej. Ale z GMA jednak M113 wygląda najlepiej. A przedział desantu zobaczymy zaś. Mamy tutaj bieda wnętrze, tak jak w GM-ie chociażby. Jest też to model, a ciekawe jak SKO wygląda. No właśnie, wadą tego czołgu. No co jest akurat do poprawienia, że ta wieża zbyt szybko się obraca i jeśli nasz AI celuje, to po prostu majta nim. No, SKO jest takie samo jak chyba we waniliowym. Tutaj nie mamy bieda wnętrza w Cupolskim. No i LAW. LAW jest akurat ładny. Nie można się przyczepić. To jest akurat jeden z najładniej wykonanych pojazdów w tym DLC-ku. Możemy sobie pelotkę otworzyć. No, gdyby tak były wykonane wszystkie pojazdy, to chyba nie posypałaby się taka fala krytyki na twórców. Ładnie, schludnie. Zobaczmy też jak Cupolski wygląda. Model jest oczywiście też prawdopodobnie zewnętrzny ten sam, tylko jest po prostu odświeżony. No tutaj nie mamy przedziału ani kierowcy, ani dowódcy, strzelca. Także LAW akurat zasługuje na pochwałę. Zobaczmy jeszcze jak z tyłu.
No, w środku. Nie wiem, nie wiem. Czy to jest... No na pewno tamten z DLC jest ładniejszy w środku. Starannie wykonany. No to tu już M113 tam wam pokazywałem, więc chyba tu nie będzie sensu. Tu mamy taki samochodzik dodany. Całkiem ładnie wykonany kokpit. Jest to, powiedzmy, taka ciekawostka. No, przyzwoicie wykonany. Nie ma się do czego przyczepić. No i tu mamy żywcem przeniesiona 1 do 1 motocykle. Także nie powiem, żeby postarali się na te 30%. Humerek. Taki. No. Też dużej różnicy nie widzę. A ciężarówka też jest całkiem ładnie wykonana. Więc widać, że twórcy, gdyby chcieli, to by mogli coś naprawdę fajnego tutaj zrobić. Dźwięk silnika oczywiście waniliowy, ale to akurat mi nie przeszkadza. No, sam model jest też ładnie wykonany. No i przejdźmy do prezentowania strony czechosłowackiej. Tylko łyczka kawy wezmę. A nie pokazałem wam wieżyczki, ale to pokażę wam, o co mi chodzi w przypadku Czechów. No, mamy tutaj nawet dodaną czeską marynarkę wojenną. Niestety nie wiedzieć czemu w moim przypadku nie działała ona poprawnie. Po prostu no, nie mogła się ona poruszać po umieszczeniu na zbiorniku wodnym. Ale może to ze mną coś jest nie tak. No, Mi 17. Liczyłem na coś nowego, a dostaliśmy w zasadzie. To akurat inaczej. Dostaliśmy odświeżony model oryginalnego Mi 17 z dwójki, chociaż z nieco odświeżonym kokpitem, co chociaż tyle na plus. RM70 także przeniesione żywcem, ale za to jest Dana, której chyba nie było. Wiem, że Danę mieliśmy w modzie Wilasa na polskie wojsko do armii dwójki, a w armii trójce jeszcze się z Daną nie spotkałem. Więc to akurat na plus. I posiada całkiem przyzwoite wnętrze. O. A to kojarzy mi się tylko z jednym. Dobrze. Czołgi. Także liczyłem na jakiś efekt wow. A jest taki efekt trochę mech. No, nie wygląda źle, ale też nie no, T-72 jest całkiem ładny.
ale do GM-a na przykład jeszcze mu brakuje. O, Drivera rzućmy tutaj, żeby było tematycznie. Pojazdy opancerzone, BMP1. Dziwne, że nie nazwali BVP. A zaraz zobaczymy, wszystko porównamy z supem. Tu tam wersji specjalistycznych nie będziemy się rozdrabniać. Mamy to pasa, co jest akurat też nowością dodaną od twórców. Mamy Scotta, którego będziemy mogli porównać z GM-em. My mamy czeskiego BRDM-a, który zdaje się, że ma inaczej położony przedział silnikowy niż w przypadku oryginalnego, ale może się mylę. Coś tak czytałem. No i UAS. Nie wiem akurat, czy UAS jest nowym modelem, czy odświeżonym starym. Trudno mi go, że tak powiem, rozgryźć. Mamy tutaj Tatrę w kilku wariantach smakowych. Jawę, która też jest przeniesiona chyba z dwójki, a może nie. Ale ma trochę dziwny model jazdy. No i Pragę, która też jest przeniesiona. No oczywiście ma lepsze tekstury. Nieco ulepszony model. No ale... No i wieżyczki, o co mi chodzi. Na przykład o to, że... DSK dajmy. O, zaraz zobaczycie. Jawa. Bikes. No nie znajdę tego. No to załóżmy, że to jest akurat ich model. Mi 17. Niech będzie. No i liczyłem też na... Obojętnie jaki. Mi 8 to przecież to samo. Liczyłem też na Mi 24, że będzie dodany. I się przeliczyłem. I na Miga 29. Dalej tyś, Mendo. Dany chyba nie ma. Tego też nie ma, to 72. Nie no, jednak możliwe, że T72 jest ich własnym modelem. Jeśli tak, to plus. Szukam jakiegoś odniesienia, żebym mógł porównać. To mamy większe, mniejsze na przykład. No możliwe, że T72 jest ich autorskim. No tak, koła są inne. No więc to akurat plusik BMP. Dalej, chcę jedynkę. No i też weźmy BMP
GMA. Dla porównania. Jeszcze można było wsiąść. No. To będzie jednak chyba ten sam model. Po tej lampeczce możemy, czy tam peryskopie, określić. I po tym kwadratowym reflektorze. No, tutaj nie mamy odpowiednika, tutaj mamy Scotta. BRTM. No chociaż tutaj jest też raczej nowy model, bo ogólnie oryginalnie bryła tegoż pojazdu jest inna. UAS. Dobra. A w GM-ie u was się nazywa inaczej, więc będę musiał go poszukać. Gdzie jesteś samochody? Tutaj. A patrz, jednak normalnie jest nazwany. Ciekawe. Nie wiem, tu chodzi o jakieś kwestie licencji, prawdopodobnie. No bo jak wiadomo, u was jest jeszcze istniejącą marką. No Tatra, no i Praga. Praha, jakby to Czesi powiedzieli. No i okej. Okay. Samo ustawianie długo nam zeszło. Pewnie już mało kto do tego momentu dotrwał. Ale jak ktoś dotrwał, to niech mi napisze. No i mamy tutaj odświeżony kokpit. Co jest ogólnie plusem. No ale całość. Model ogólnie jest. Wiadomo, o co mi chodzi. No ale chociaż plus, że kokpit jest odświeżony. O, wejdźmy może jeszcze do tyłu. A, to nie. A tutaj mamy przeruchanego modela wykorzystywanego w każdym modzie. Nie no, akurat co by nie mówić, to tamten model jest ładniejszy, odświeżony. RM70. Nie będę się rozwodził nad każdym pojazdem, nie wiadomo jak długo. No jak widać, jedno i to samo. No ale chociaż mamy dane. No, z przyzwoitym wnętrzem. Właśnie liczyłem na to, że
liczyłem na to, że... Że właśnie takie pojazdy jak Dana na przykład, czy gdyby Mi 17 był trochę lepiej wykonany, to by można było wykorzystać do jakichś reskinów na polskie wojsko, a tak to nie ma sensu. No, ładny pojazd. Kręcimy kierownicą za pomocą siły woli, ale przynajmniej ma wnętrze. Strzelec. Dobra. No i T-72. Nie no, T-72 jest chyba ich faktycznie autorskim modelem. No. No to plus. To daje łapkę w górę. Nawet nie będę wsiadał, bo by ta recenzja trwała zbyt długo. No, mamy stanowisko kierowcy. W przeciwieństwie do Cupowskiego, co jest plusem. Jest całkiem ładne, ale na przykład zobaczmy, jak to wygląda w GM-ie. Komander. No i pasażer. No a w tym przypadku na przykład. No do środka debilu masz wejść. Nie mam pierdziele. Mamy też tutaj wnętrze, więc no ale jest wyraźnie gorsze. Stanowiska kierowcy nie mamy, stanowiska dowódcy też nie mamy, no więc jest to przeskok jakiś. Topas, nie topas, co ja mówię, nie, dobrze mówię, no też całkiem ładnie wykonany, żeby nie było, że tylko krytykuję. Bo jak jest coś ładnego, no to trzeba pochwalić. No i akurat to pas jest całkiem ładnie wykonany. Więc tak jak mówiłem, gdyby twórcy włożyli w to więcej wysiłków i wszystkie modele byłyby ich dziełem. Znaczy się ich dziełem, oni też maczali palce chyba przy czeskim DLC do Armii Dwójki, więc no, to jest ich dzieło, no ale wiecie, o co mi chodzi. Gdyby teraz były ich nowym całkiem dziełem, no to wyglądałoby to całkiem ładnie. Całkiem poprawnie wykonany Scott. Z kwadratową kierownicą. GM-owskiego zobaczmy. O, tego w żadnym DLC nie ma. Innym.
Commander. I tak się w środku prezentuje GMO-ski. Teraz już mi się pierdzieli. Dobrze. To też całkiem ładny. Nie powiem, że nie. No i zostały nam jeszcze kilka pojazdów. To jest BRDM waniliowy, znaczy waniliowy zupowski. To jest CSL-owski. No i też ma ładnie wykonane wnętrze. O, aż mu z zestawów łapa wyskakuje. Nie, naprawdę, no nie ma się tutaj do czego przyczepić. Więc jak widać, twórcy mogli zrobić coś ładnego od zera. I tam, gdzie to zrobili samemu, to wyszło im to całkiem ładnie. O, ten tu się napiął. To jest GMO-ski BRDM. Trochę mnie rozwala to, jak się napina. Łazy. Łazy, welcome to. No to jest. To jest ten czeski. To jest zupowski. No tak, teraz patrzę, to myślę, że to faktycznie też może być, że tak powiem, ten sam model odświeżony, ale ręki sobie nie dam uciąć. No i tutaj mamy GMO-ski. Piękny nowy model. Tatra, taterka. No, całkiem poprawnie wykonana. No i jest to taka ciekawostka, że mamy Tatrę. Akurat zaletą tego, zaletą, no, potencjałem dużym tego DLC-ka było to, że mógł pokazać dużo sprzętu. Fajra, ciekawe. Żeby pokazać dużo sprzętu, który nie występuje w żadnych modach. Takiego unikalnego. I tutaj model jazdy jest dziwny, bo nie wiem, taki cyberpunkowy wręcz bym powiedział. No i Praha. Yo, yo, motherfucker, yo, yo. Dobra. Dobra. Co to miało być? No, poprawny model, który jest po prostu zerżnięty i odświeżony. Nawet ułożenie rąk na kierownicy jest takie same. No i o co mi chodziło z tymi wieżyczkami? No, o to, że feels like Flashpoint. A panowie z GMA się postarali. Hop, 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 no, a tutaj mamy standard. O. No i dobrze. Jeszcze tylko została nam frakcja do pokazania. Partyzancka. No ale nie oferuje ona zbyt wiele. W zasadzie to tylko BTR-a.
Łaza z DS-ka, to nawet mi się nie chce pokazywać. No i tam mamy też o. Mamy Skodę, jeśli chodzi o cywili dodaną. Jakiegoś Fiata podobnego twora. Nie wiem, czy to jest Żiguli, czy na polskim Fiacie to bazuje, bo nie znam się aż tak. Ale zaraz zobaczycie. No i chyba to było wszystko. No i BTR 40 deszka. Cóż za zaskoczenie. Jest także tym samym modelem. No to już dajmy jakiegoś tam randomowego chłopa. Fija, fija. No. No i to samo. Ale Skoda jest za to. Taka sobie. Motobieda by się tutaj przydał teraz. Ale ten jest dosyć ładnie tutaj w środku. Estetycznie wykonany. Chyba jeden z fajniejszych cywilnych samochodów, jakie możemy spotkać w armii. Bagiety jadą. Uiu, uiu. No i dobrze. No tak. Życie to nie GTA. A arma to życie. Moje głębokie myśli. No i teraz przyszła pora na pokazanie. No jeszcze zostało jakiś tam. To nie to. Civilians. Mamy tutaj Antonowa. Ciekawe. No już nawet mi się nie chce go sprawdzać i mnie to nie interesuje, szczerze powiedziawszy. Ja ciekawe, że Antonow jest w cywilach, a N2. A, czyli też jest pewnie portem. A nie w żadnej frakcji militarnej. No ale przyszła jeszcze pora pokazać najładniejszą, największy atut tego DLC-ka, czyli mapę. Mapa jest naprawdę ładna. I tylko dlatego nie, bo no mapa jest naprawdę śliczna. Mimo że rucha te same 20-letnie modele z Flashpointa i z Army. Tak jak w przypadku GM-a mieliśmy w 100% wszystko było nowe. Nowe modele. I dodam tylko, że ten DLC był stworzony przez dwóch gości. Dwóch kolesi stworzyło tak dobrego DLC-ka. No tutaj chyba trochę więcej pracowało przy nim osób. No dobra, nie będziemy latać nad oborami, które występują na większości mapek. Tak, żeby był efekt wow. No to no dużo modeli jest po prostu reskinami jakichś tam starych armorskich i jeszcze nawet flashpointowskich budynków, ale no plus jest taki, że estetycznie jest to zrobione i nawet nie widać. No mapka jest naprawdę świetna. Właśnie mimo też recyklingu to jest to dosyć dobrze wykonany recykling i no świetnie to wygląda moim zdaniem. Naprawdę.
I o dziwo, nawet sztuczna inteligencja. Waniliowy szpital. Sztuczna inteligencja całkiem dobrze radzi sobie w terenie zurbanizowanym. Chowa się za winklami, nie włazi w ściany, nie przechodzi przez ściany, co jest dosyć dużym plusem. No naprawdę, jest śliczna mapa. I w zasadzie głównie dla mapy tak czekałem na tego DLC. No i mapa spełniła pokładane nadzieje. Chociaż tak jak mówię, no obory, nie obory, to wszystko jest to, co już znamy. O, mam jakiś PGR. No i fajnie to wygląda, nie? Naprawdę. Zetor oczywiście, UAZ. UAZy w PGR-ach też jeździły. Nawet znam osobiście taki przypadek. Forshaj. No oczywiście też to są waniliowe budynki, ale zobaczcie, jak z waniliowych budynków można coś ładnego stworzyć. Naprawdę, tylko odpowiednio to poustawiać, no śliczny, na taki głupi PGR nawet, i jak on jest ślicznie zrobiony. Jakieś wioseczki. Nie, no naprawdę, za mapkę to, o ile za zasoby tamte faktycznie mi się należał, opierdol o tyle za mapkę, naprawdę słowa uznania. Chociaż na przykład bloki, no to jest ruchaniem 20-letniego modelu, no bo to jest blok z jeszcze z Operation Flashpoint, które mogliśmy znaleźć na Nogowie. No mogli nawet, jak już dodawali bloki, to mogli chociaż, nie jest chyba problemem stworzyć model bloku, nawet nie musiałby mieć wnętrz. Albo go chociaż trochę zoteksturować, zmienić tekstury. No ale dobra, mamy blokowiska. Jest ogólnie naprawdę, o, te budyneczki są śliczne. Gdyby twórcy udostępnili odpowiednie narzędzia, to by można było z ich pomocą nawet jakieś ładne polskie mapki tworzyć. O, ślicznie, ślicznie to wszystko wygląda. No ten budynek jest na pewno nowym budynkiem. Ale tak naprawdę wygląda to ładnie. No i mamy jeszcze też niemieckie miasteczka. O. Tutaj. Widać znaczącą różnicę. Widać, że przekroczyliśmy granicę. Prawie jakbyśmy w Gotiku przychodzili z Myrtany do Warantu. No i naprawdę to jest naprawdę fajne. Słowa uznania za to. Bardzo ładna mapka. Co jeszcze z ciekawszych punktów? Wszystkie punkty są naprawdę ciekawe. Wioski, no to będę się tak aż spuszczał cały czas nad wioskami, ale o, tutaj no jest bardzo zróżnicowana ta mapa, nie? Nie jest jakoś naciapane bez ładu i składu, ale jest zróżnicowana, ale ze smakiem. Ładny most. Nie no. To jest powód, dla którego warto kupić to DLC, nawet na promocji na przykład. Za taką mapę to naprawdę można zapłacić. Tak jak na przykład Livonia. Mamy lotniska 2. Mamy granice. Czyli klimaty takie jak w GM-ie. Nawet kupie lasy są
tak ładnie zrobione, że naprawdę. O, baza. To jest akurat też ruchanie starych modeli. No ale nawet taka głupia baza ruchająca stare modele jest ładnie estetycznie zrobiona, naprawdę. Deutschland, Deutschland. Coś jeszcze, żeby pokazać różnorodność. No chyba nie wiem. O, czyli to po mojej stronie wina. No, mamy piaskownię, żwirownię. No też fajnie, nie? Fajnie, że coś takiego jest. Fajnie, tutaj można samochodem pewnie sobie pojeździć, poskakać, pobawić się. Wiadomo, że to mi się przypomina w San Andreas. Mieliśmy też taką kopalnię i zawsze się fajnie tam jeździło. Nie, naprawdę. Właśnie o to mi chodzi, o tą różnorodność. Płynie rzeczka, płynie po czeskiej krainie. O. Ładny most. Nie, no naprawdę. Wiem, że się powtarzam, ale mapa robi na mnie naprawdę duże wrażenie. Coś, żeby jeszcze pokazać takiego innego, z innych rzeczy. O, mamy tutaj jakieś dziurę. Czekaj, czy, o, chyba nawet jaskinia tu jest, nie? Gdzieś jaskinia jest, ale no, wiadomo, że są jakieś tam czasem też niedoróbki, no ale to nie jest człowiek w stanie tego czuć ten czeski klimat. Co tu jeszcze możemy pokazać? Lotnisko jakieś też. Dobra, jeszcze pokażemy lotnisko i zakończymy tutaj. Postrzelamy może do Amerykanów. Powiedzmy, że zasadzka. Amerykanie znaleźli pustą bazę, a ona nie okazała się pusta, tylko no nie, no co ja jestem debilem. Dalej. Nie to. No. No, nawet las wygląda. Lasy są ładnie zrobione. No. Wiem, że to jest spuszczanie się. Przeszedłbym przez płot, ale nasi bojcy nie przejdą. Ups. Wracajcie, chłopaki.
O, całkiem dobrze poszło. O dziwo. Aż sam się sobie dziwię, że nie zginąłem jeszcze. No i to by było chyba wszystko, a może nie. No. Także tak się prezentuje CSLA. Myślę, że dla mapki warto kupić, ale może nie w tej cenie. A cała reszta, no, mech. Także, ale mam nadzieję, że też twórcy wezmą sobie krytykę do serca, bo nie chodzi o krytykę dla samej krytyki. I też ulepszą, tak jak w przypadku GMA, którego przyznaję, sam krytykowałem z początku, a obecnie uważam go za najlepszego DLC-ka. Tak też mam nadzieję, że twórcy wezmą się do pracy i będą ulepszać po prostu. Może zastąpią tekstury na lepszej jakości modele, może animacje przeładowania poprawią, no bo to kłuje w oczy. No i myślę, że z czasem ten DLC będzie zyskiwał na jakości. Także pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć.